Cześć, obiecałam Wam dodatkowy odcinek, w którym wytłumaczę się z tego, czemu powiedziałam, że to już koniec węgierskich randek w tym właśnie formacie. No ale zanim do tego przejdę, to chciałabym Wam przede wszystkim podziękować za to, że oglądacie te węgierskie randki, że je subskrybujecie, bo dzięki temu mamy już bardziej profesjonalny kanał tej węgierskiej randki, na który można trafić wpisując po prostu youtube.com/AnnaButrym. Dziękuję Wam za te subskrypcje, mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej, chociaż i tak jestem bardzo zaskoczona, że tyle osób chce słuchać o Węgrzech. I to wszystko jest Wasza zasługa, że ta węgierska randka rozwija się dalej. No ale mówię, że rozwija się dalej, a dopiero powiedziałam, że to koniec. Owszem, koniec pewnego formatu, bo od wielu osób słyszałam, że ta węgierska randka jest ciut za długa. Niby to tylko 15 minut, ale w dzisiejszym zaganianym życiu nie wszyscy mają czas, żeby wygospodarować chociażby ten kwadrans. Stąd węgierska randka od kolejnego odcinka wróci do Was w krótszym formacie. Będzie zawierała dalej wszystkie te aspekty, o których mówiłam, czyli temat główny odcinka i polecaną książkę, i wydarzenia, i jakieś ciekawe słówko, i dalsze informacje o Węgrzech, chociażby pod postacią muzyki na YouTubie, ale będzie ta randka podzielona na pewne podczęści, więc będziecie sobie mogli wybierać, co chcecie obejrzeć, no i przede wszystkim może będzie Wam łatwiej wygospodarować tych kilka minut, a nie kilkanaście na obejrzenie kolejnej węgierskiej randki. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnych odcinków. Nie poddaję się z węgierską randką, chociaż może kilka osób miało taką nadzieję. Mam już kilkadziesiąt kolejnych tematów w głowie, a rodzą się coraz to kolejne, bo o Węgrzech można opowiadać długo i szczęśliwie i właśnie tego mam się zamiar trzymać. Zatem do zobaczenia już w kolejnej węgierskiej randce w nowym, odświeżonym formacie.